radości, łzy i smutku ku marku. Cały czas mi przystawiam czoła bez strach. Los nie pozwól na startuje, dostaję znaczone daje. Sam pięcie od dzisiaj zający zakłady kary. Tocząc życiu walkę, zala od reszty i kraje. Dajmy im siłę do pokonania wszelkich barier. Nie bój się żyć normalnie, dziewczyną z patologii. Wiem, że jest najłatwiej niż przez wytarty drogi. Jeśli nie miałaś nikogo, ja daję to wysoko. Witamy zawodników Kotwicy wychodzących na drugą część spotkania. Witamy również piłkarzy gospodarzy wychodzących na płytę boiska. Przypomnę po pierwszej części gry remis 1-1, a strzelcami bramek dla Wielby Mikołaj Ortyl, dla gości z Kórnika Maksymilian Chyżyk. Przypomnę również, że dzisiejsze spotkanie i pomiędzy Wielbą a Kotwicą Kórnik jako sędzia główny prowadzi pan Maciej Ziółkowski, a jego asystentami są panowie Wojciech Ilharak i Daniel Gajewski. Sędziowie reprezentują kolegium sędziowskie przy Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej w Poznaniu. Wszedł Łukasz Iskrzyński. Sam wyciągnął, proszę!
Bravo!
Thank you.
Nastąpiła zmiana, boisko opuścił kontuzjowany Jakub Pietrzak, grający z numerem 20, a pewnie z numerem 5 wszedł Dominik Smykowski. Thank you.
Zmiana, boisko opuścił grający z numerem drugim Kacper Tomaszczak, a do gry z numerem 25 wszedł Jędrzej Król. Mamy tam.
Thank you.
Dziękujemy za grę w dzisiejszym spotkaniu. A to gry z numerem 18 wszedł Hubert Futchło. Thank you.
Jeszcze
Jeszcze jedna zmiana ze swojej kości, boisko puszczy z 18 Maksymilian Chyrzyk, a do mnie z numerem 23 wszedł Jakub Rasiak. Thank you.
Zatoczyło się spotkanie pomiędzy Generałową Gorzyńską i Kulnik.